mówię, że tyle będziemy tu stać, to może byśmy po browarku tak godnie rozpoczęli, prawda? Ja już rozpocząłem. Mm. I to nie jednym. To nie wątpię akurat. Kolegę Wnusia i mojego nie kolegę Harego, bo mój nie kolega Harry się usunął z grupy jak skończony but. Zaprzyjaźnionego wroga, no ale pozdrowię go, bo widzę, że ma łzy w oczach. No, ale od początku. Złombol 2024 zaczął się dla nas już 28 czerwca. Naszą załogę zbieraliśmy po wszystkich zakątkach Polski. Byliśmy w Poznaniu, byliśmy we Wrocławiu. Zahaczyliśmy o Siemianowice Śląskie. Aż w końcu dotarliśmy tam, pod Stadion Śląski w Chorzowie. Zobaczcie sami, jak się to zaczęło. Mam ci włożyć tutaj? Żeby mój brat nie widział. Czekaj, dokładnie nic z powrotem. Zamielonego, pięć dni. Zagryza. No. A nawet nie wziął. Może chodźmy do mojego brata, żeby mu smutno nie było? Nie. A przed chwilą skończył chyba przez telefon dopiero rozmawiać. Cały czas ja rozmawiam. Tam gryza. Chłapy rzucili. No zarazem ostatnie wieczerze. Prawdopodobnie, ale tam stoi w środkowej kolejce. Odprawia mój kolega i mówi, wpierdol się w środę. Klimę za... Chyba to zrobię. Klimat. Klimat? To jest okay. Ale dobra. W lodówce. Więc sprawa wygląda tak, że jedziemy. Nie jest źle. Rozrusznik trochę kuleje, ale damy sobie radę, najwyżej pchniemy. Już. Jesteśmy właśnie w kolejce, za chwilę będziemy się odprawiać za pomocą QR-kodu. Wpadliśmy na jeden głupi pomysł, żeby zeskanować inny QR-kod, na przykład z butelki. Ale nie ma takiej butelki, która posiada QR-kod, więc no niestety musimy się odprawić na swoim wiarygodnym takim QR-kodzie. Zobaczymy, podobno rysują serduszka na karku. Zobaczymy. Cześć, cześć, czołem. O, a to jest pan Harry, z Jacka Pomorskiego. Dobra, już nagrywam. Wieloletni uczestnik Złombola i on jest znany z tego, że mnie zna. Generalnie ma niebieskiego żuka i to jest załoga niesponsorowany. Cześć Harry. Cześć Harry. O, cześć, siemanko. Jak tam? Jaki numer? Na świecie. Numer? Cieszę się, że znam tego człowieka. Nie wiem, czy jesteście czuwali, ale... Wiadomo, no. Najlepiej
jeden, nie wiem. Właśnie. Samozwańczy. Tak, samozwańczy to zawsze. Nikt nie kazał, nikt nie prosił. Ja to zaraz załatwię. Ładne flagi. Z zeszłego roku. Kupione w internecie. Jaki masz numerek? 137. A ja 517, go w kiblu. A wy nie sponsorowałeś. Dlatego że jest tu. Mamy to. Przeszedłem. Przeszedłeś? Przeszedłem. Pierwszy. Tak, gdzie idziemy dalej? A ty nie jedziesz? Polonezem. To jak przeszedłeś? Polonez to oszustwo, prawda? Tak. Na tą chwilę sytuacja wygląda tak, ale w momencie, kiedy przekroczymy granicę brakuje wody norweską i zabraknie nam alkoholu, będziemy prawdopodobnie stać tak. Bądź jeżeli złapią nas gdzieś, przepraszam bardzo, dzwoni właśnie kolega, który już się kwalifikuje na SOS. Halo, halo, Darek. W których krzakach stoicie? Tu. Piękna sprawa. Tu. Tak, także trzeba pomagać kolegom. Koledzy mieli plan odprawić się dzisiaj, ale na trzech kierowców nie zostało ani jednego. Super, dziękujemy. Patrz, 517. 517. A może chcesz? Chyba, że chcesz. Tak? Drzwi, bo ładę okaleczy. Przez to dziubek, a nie łada. Wiele się wiesz, działo, ale udało się naprawić. Była zmiana połowy, ładowanie bagażnika, mnóstwo rzeczy. Ja już skończę. Uważaj, Wnusio, bo ci zaraz wjedzie w dupę żukiem.